już nie mam więcej pytań, panie Macieju. Jedyne co, to może pan jakoś zachęci ludzi, żeby zjawili się tutaj na tym stadionie tego 3 października. To znaczy, ja bym chciał powiedzieć w ten sposób. Ten koncert różni się od innych koncertów hip-hopowych tym, że na pewno odbiór artystyczny będzie zupełnie inny. Nie jest to klimat takiego typowego undergroundu hip-hopowego, wiadomo. Natomiast no, 50 osób, orkiestra na 50 osób, 10 aranży na poszczególne utwory artystów, no, wykonane na żywo, no, jest to rarytas artystyczny przede wszystkim, robi wrażenie i no, obiekt sam też robi wrażenie, no bo na żadnym innym obiekcie nie uzyskamy takiego oświetlenia ani nagłośnienia jak na stadionie, no bo to jest jakby zrozumiałe. No jest to pierwszy raz w Polsce, ale przede wszystkim jest idea podpisania się pod tym, że jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że ostatnie czasy nie wróżą nic dobrego. Nie tylko dla nas, ale dla, uważam, większości narodów, tutaj zwłaszcza europejskich. Ostatnie najświeższe wydarzenia też jakby jasno pokazują, że coś się niedobrego dzieje. Tym bardziej uważam, że ważne by było, żeby każdy też dostrzegł w tym taką potrzebę dla nas wszystkich. To znaczy w obliczu zagrożenia utraty tożsamości. Jestem trochę starszy, pamiętam jeszcze inny system, który też był takim zagrożeniem, udało nam się z niego wyzwolić, ale te obecny też ma takie zakusy czy oczekiwania, żebyśmy się wyzbywali naszej tożsamości. Nie mówimy tu o tym, żeby ją akcentować, czy broń Boże odnosić się do innych narodowości, bo to nie o to chodzi. Tylko takie proste, jestem Polakiem i jestem z tego dumny, bo uważam, że mamy być z czego dumni. W programach nauczania czy w przestrzeni medialnej niewiele jest akcentów pozytywnych mówiących o Polsce i Polakach. Raczej większość niestety jest tutaj przekazu negatywnego. Chcielibyśmy to zmienić, a uda się to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy spotka się to z pozytywnym odzewem ze strony osób zaproszonych. No, moim zdaniem koszty takiej imprezy są tak duże, że ceny biletów muszą być jak gdyby stosunkowo wyższe, natomiast w tej sytuacji, kiedy uzyskaliśmy sponsora strategicznego, no, zrobiliśmy ceny biletów na poziomie po prostu zwykłego koncertu hip-hopowego, bo na chwilę obecną te ceny to jest tam w granicach 65 zł za bilet i w tym jest płyta DVD, więc wydaje mi się, że po prostu warto. Tą płytę pewnie w jakimś tam drugim obiegu, gdyby ktoś w ten sposób nawet patrzył, to będzie mógł sobie sprzedać i pewnie niewiele go to będzie w ogóle ta impreza kosztowała, więc wydaje mi się, że warto pod kątem artystycznym, wydaje mi się, że warto pod kątem ideowym. Nie wszyscy są oczywiście ideowi, ale wszyscy są Polakami i chyba, że tak powiem, jestem Polakiem i jestem z tego dumny. Zapraszam serdecznie was wszystkich i myślę, że będzie fantastyczne wydarzenie, tak uważam. Dziękuję bardzo. To był wywiad z panem Maciejem Kamińskim, Kochana Polsko Festiwal. Widzimy się 3 października na INEA Stadionie. Na razie.